Wiele wskazuje na to, iż do Polski dotarło zjawisko copyright trollingu, czyli masowego wysyłania do ludzi wezwań do zapłaty z powodu rzekomego naruszenia praw autorskich bez kategorycznej pewności, iż adresat przesyłki rzeczywiście coś złego zrobił. Zjawisko jest w Polsce nowe, na Zachodzie jednak bardzo, bardzo popularne i narosło według niego wiele wątpliwości, a nawet wiele zastrzeżeń. Warto więc zaznajomić się z tematem, gdyż może dotyczyć każdego z nas. Chciałbym Cię przeprosić, iż w tym vlogu będę taki trochę ospały i przygnębiony. Powody są dwa. Pierwszy to fakt, iż przygotowując się do tego materiału naczytałem się bardzo, ale to bardzo dużo tekstów źródłowych, a to, co tam przeczytałem, właśnie wprowadziło mnie w taki stan przygnębienia i ogólnej niesprawiedliwości społecznej. Drugi to fakt, iż przygotowywałem się do tego vloga ładnych parę godzin i w efekcie nagrywałem go o 4 rano, a wcześniej byłem normalnie w robocie. Witaj w analogowym vlogu, w którym staram się mówić na tematy oczywiście mnie dotyczące, ale również tematy, które poszerzają światopogląd oraz po prostu przydają się życiowo. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o zjawisku copyright trollingu, który, jak twierdzi Dziennik Internautów, dotarł już w zeszłym roku do Polski i się niestety rozwija. Od razu powiem, iż nie komentują rzeczywistości, którą sam sprawdziłem, a jedynie doniesienia prasowe właśnie Dziennika Internautów i w opisie tam troszeczkę niżej macie link do całej serii artykułów właśnie w Dzienniku Internautów, które przeczytałem, które przeanalizowałem i które komentuję. Nie sprawdzałem jednak, czy stan faktyczny tam opisany jest prawdziwy. Z tego też powodu nie będę podawał nazw kancelarii i nazwisk prawników, którzy rzekomo tym copyright trollingiem się w Polsce zajmują, aby nikogo nie skrzywdzić. Dziennik Internautów to sprawdził, Dziennik Internautów się pod tym podpisuje. Ja nie sprawdziłem, więc odsyłam do Dziennika Internautów. Tak to działa. Tytułem wstępu, czym jest copyright trolling? Copyright trolling polega na tym, iż jakaś kancelaria podejmuje pewne informacje, iż z pewnych adresów IP prawdopodobnie rozpowszechniano jakieś utwory. Następnie kancelaria inspiruje rozpoczęcie postępowania karnego, czyli postępowania prokuratorskiego. W takim postępowaniu prokurator może zwrócić się do dostawców internetu, po prostu do firmy, z którym ludzie mają podpisane umowy o dostarczanie internetu, aby ujawniła dane swoich klientów, właśnie tych osób, do których przydzielono konkretne adresy IP wskazane przez kancelarię, która rzekomo takim copyright trollingiem się zajmuje. Następnie kancelaria, jako że reprezentuje w danym postępowaniu pokrzywdzonego, ma dostęp do akt. W związku z tym dowiaduje się danych osobowych, które ustaliła prokuratora. Następnie kancelaria rozsyła masową korespondencję do wszystkich ludzi z listy i proponuje im w zamian za przyznanie się do winy oraz uiszczenie pewnej opłaty z różnymi tytułami odstąpienie od dalszych roszczeń. I to teoretycznie jest wszystko bardzo, bardzo okej. Bo jak nie może pamiętacie z serii Nocne Gadanie, to z pierwszego odcinka, uważam, że piractwo jest złe i piractwa nie należy popierać, a nawet należy je tępić. W związku z tym rozpowszechnianie cudzych filmów czy gier jest po prostu złe i tyle. Natomiast jest bardzo, ale to bardzo wiele niejasności, a w zasadzie wątpliwości co do samej procedury tego copyright trollingu. Po pierwsze, nie bardzo wiadomo, skąd taka kancelaria ma stuprocentową pewność, że z tego adresu IP rozpowszechniano cudzy film. Z tego, co mi się udało dowiedzieć, jest taki system,
który pozwala wrzucić do sieci peer-to-peer zapytanie, kto w danej chwili może udostępniać dany plik, kto jest gotowy do udostępniania takiego pliku. I wtedy można sobie między innymi pobrać adresy IP takich osób, których system, których klient BitTorrenta na przykład zgłosi chęć uploadu danego pliku. Jednak dowodzi to tylko tyle, że posiadasz danego adresu IP i posiada dany plik i jest gotowy go udostępniać. W żadnej mierze, moim zdaniem, nie udowadnia to, że ten plik był chociaż raz udostępniony. Można sobie bowiem wyobrazić to, że ktoś posiada na dysku piracki plik i ani razu nie połączył się z kimś, kto chciał ściągnąć chociaż fragment tego pliku, w związku z tym do rozpowszechniania nie doszło. Druga rzecz polega na tym, iż co prawda w takiej procedurze cywilno-prawnej jest powszechne, iż posiłkowo wykorzystuje się postępowanie karne do ustalenia danych osobowych, nazwijmy to sprawcy, o tyle jednak powszechną praktyką jest poczekanie na zakończenie postępowania karnego po to, aby ustalić bezsprzecznie winę sprawcy. Na przykład ktoś daje mi wryja na ulicy, zgłaszam sprawę na policję, policja łapie wrywalca, prokurator stawia mu zarzuty, facet w sądzie dostaje wyrok za to, że mnie pobił, wtedy wytaczam mu sprawę cywilną i sąd cywilny, posiłkując się postępowaniem karnym, wie już, że facet jest winny i tylko proceduje nad wysokością odszkodowania lub zadośćuczynienia dla mnie. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której ta kancelaria rzekomo uprawiająca copyright trolling nie czeka na koniec postępowania karnego. W związku z tym rozsyła wezwania do zapłaty do osób, które nie muszą być winne. Czym jest bowiem adres IP? Adres IP jest tylko rzeczą, która wskazuje na komputer. Wcale nie jest powiedziane, że osoba, która kupiła usługę dostępu do internetu i podłączyła ją do konkretnego komputera, w danym momencie z tego komputera korzystała. W poprzednim analogowym vlogu właśnie mówiłem o tym samym przy okazji różnych nieuczciwych usługodawców internetowych, którzy udają, że świadczą darmowe usługi, a później za nie żądają pieniędzy. To, że ktoś z danego komputera za przeproszeniem piracił, to nie znaczy, że piracił ten, na którego ten internet jest. Można sobie wyobrazić całą masę sytuacji, gdy było odwrotnie. Na przykład internet w moim domu jest na mnie, a mieszka jeszcze trzy inne osoby. Kto piracił? Nie wiadomo. Sytuacja bardziej ekstremalna. Powiedzmy, że wynajmuję komuś mieszkanie i internet jest na mnie, bo to moje mieszkanie, prawda? Piraci mój lokator. Wezwanie dostanę ja, bo internet jest na mnie. Jeszcze bardziej ekstremalna sytuacja. Kilka osób wynajmuje sobie mieszkanie na spółkę. Na przykład studenci bardzo często tak robią, żeby było taniej. Studenci wynajmują zwykle 3-4 osobowe mieszkania i mieszkają tam od 3 do 6, czasem nawet 8 osób. No, internet wykupi jedna osoba, a w tym momencie ci studenci bardzo często słabo się znają. Kto będzie wiedział, który z konkretnie ze studentów korzystał? No pewnie nikt się nie przyzna, a wezwanie dostanie osoba, na którą jest umowa. Dalej, może ktoś nam się do sieci po prostu włamać. Teraz bardzo dużo ludzi ma tak zwane routery Wi-Fi. Co za problem włamać się do tego routeru Wi-Fi, czy nawet zgadnąć hasło i przy okazji kradnięcia komuś internetu jednocześnie narazić go na to, iż dostanie wezwanie z takiej kancelarii, że on niby piracił. Dziennik internautów opisuje wiele takich przypadków, a mnie one się wydają bardzo, bardzo możliwe. W związku z tym, no, sprawa wygląda bardzo niefajnie, bo tutaj w tym copyright trollingu chodzi o to,
że ludzie dostają pisma, z których wynika tak. Albo nam zapłacisz parę stówek i my się od ciebie odczepimy, albo grozi ci wielka sprawa karna, wielka sprawa cywilna, potencjalnie niewyobrażalne odszkodowanie, koszty procesowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty biegłych. Czyli bardzo dużo ludzi, którzy są nawet boką ducha winnymi, może dobrowolnie zapłacić tej kancelarii pieniądze po to, żeby mieć spokój, po to, żeby się po prostu odwalili. I to jest bardzo, bardzo niefajne, bo to wygląda jak pewien taki szantaż, nawet bym powiedział, że albo nam zapłacisz, albo będziesz miał problemy. No to wiecie, jakby jak nawet na przykład ktoś dobrze zarabia, albo ktoś jest bardzo strachliwy, albo ktoś no po prostu uważa, że go nie stać na przegraną, nie stać na kłopoty, to może zapłacić, mimo tego, że jest Bogu ducha winnym. I to jest bardzo, bardzo nie fair. Zwykle uważam, że każdy powinien zarabiać tyle, ile może i nikt się nie powinien czepiać, czy ktoś inny chce zarobić. Ale tutaj, w tym przypadku, warto zwrócić uwagę, iż działanie tych kancelarii jest ewidentnie nastawione na zysk. Dlaczego? Dlatego, iż szkodzi postępowaniu karnemu. Zwróćcie taką uwagę. Tak naprawdę jednoznacznie stwierdzić, czy z tego komputera, za przeproszeniem, było piracone, czy na tym komputerze znajdowały się piraty, można zrobić tylko w jeden sposób. Trzeba wejść delikwentowi na chatę, zabezpieczyć mu komputer i poddać analizie dysk twardy. No to w tym momencie, jeśli taki delikwent, który naprawdę jest piratem i który naprawdę ma coś na sumieniu, dostanie pismo z takiej kancelarii uprawiającej copyright trolling, to jest ostrzeżenie. Nieuczciwy człowiek w tym momencie co zrobi? No weźmie, potraktuje dyski twarde magnesem, albo wrzuci je do niszczarki, tak są niszczarki do dysków twardych, albo po prostu gdzieś wyrzuci. Zostanie ostrzeżony i nie poniesie konsekwencji karnych w tym momencie. No to i gdyby chodziło takiej kancelarii o sprawiedliwość, no to raczej nie powinna tego robić, żeby właśnie nie utrudniać postępowania karnego. Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to możliwe błędy w całym tym piśmie lub celowe działanie, które ma na celu zaszkodzenie adresatom. Zwróćmy uwagę, że takie, jeśli dostaniemy pismo do zapłaty za rzekome piracenie, tutaj używam kolokwializmów celowo, to de facto przyznajemy się do winy. Tak, de facto przyznajemy się do winy. I teraz, jak donosi Dziennik Internautów, te wezwania rozsyłane przez tą rzekomo spamującą kancelarię wcale nie oświadczają, iż w zamian za zapłatę pieniędzy pełnomocnik firmy posiadającej prawa autorskie zrzeknie się, odstąpi od wszystkich roszczeń. W związku z tym, to jest niby tak w języku potocznym, to jest normalne, że skoro odstąpi od roszczeń, to że od wszystkich roszczeń, ale w języku prawnym nie. W związku z tym jest możliwe, że on teraz zapłacimy mu za część roszczeń, a później będzie dochodził innych roszczeń. Innymi słowy, zapłacimy mu raz, przyjdzie po pieniądze drugi raz. Od strony psychologicznej wie już, że jesteśmy słabi i płacimy, a od strony formalno-prawnej ma przyznanie się do winy. Nasza w tym momencie pozycja, nazwijmy to, negocjacyjna jest dużo, dużo trudniejsza, bo ewentualnie no, prokurator ma twardy dowód. Do tego jeszcze Dziennik Internautów donosi, iż te wezwania i te oświadczenia kancelarii nie są podpisane. A skoro nie są podpisane, to z chwilą, gdy adresat podpisze je i odeśle, wcale nie zachodzi zawarcie ugody. Ugoda zajdzie dopiero wtedy, gdy znajdą się tam dwa podpisy, czyli adresata oraz kancelarii rzekomo spamiącej. Natomiast, gdy kancelaria ma już podpisane oświadczenie o przyznaniu się do winy adresata, no to je ma, to on się przyznał do winy. I w tym momencie może wykorzystać je w sądzie jako dowód w sprawie. Dowód samo przyznania się adresata. Bardzo, ale to bardzo pogarsza tą pozycję procesową. Warto jeszcze zwrócić uwagę na temat kwestii moralnej.
moim skromnym zdaniem, prokuratura, czy w ogóle organy ścigania nie powinny ścigać wyrywkowo osób piracących konkretne dzieła. A tak tutaj w przypadku tego trollingu rzekomo ma miejsce. Jest konkretny właściciel praw autorskich do konkretnego filmu, on podpisuje umowę z kancelarią i kancelaria inspiruje rozpoczęcie postępowania karnego przeciwko osobom spamiącym, piracącym ten konkretny film. No i to dlaczego tak jest? Czy jeżeli ktoś piratuje na przykład, nie wiem, film A, to jest gorszy niż osoba, która piratuje film B? Czy prokuratura nie powinna się skupiać ogólnie na łapaniu piratów, a nie na osobach piratujących konkretne filmy, czy konkretne gry, czy nie wiem, utwory muzyczne? Czy w ten sposób nie doprowadzimy do takiej jakiejś dziwnej, chorej moim zdaniem sytuacji, w której piraci będą omijać jakieś utwory z daleka, bo tam nie dotykaj, bo tam facet ma pieniądze, żeby poważna agencja, nie agencja, tylko kancelaria zajęła się jego sprawami, a tych można piracić, bo ten facet nie ma kasy, czy ta babeczka nie ma kasy, żeby zapłacić prawnikom, żeby prawnicy wpłynęli na prokuraturę. Nie wydaje mi się, żeby to było dobre. W każdym razie pamiętajcie, bo jak donosi Dziennik Internautów, oni już wysłali wiele, ale to wiele pism. Jeśli nie daj Boże, dostaniecie takie pismo, pierwszą rzeczą, jaką robicie, to konsultujecie się z całą rodziną. Wszystko jedno, czy to są wasi rodzice, czy to są wasi i wasze rodzeństwo, czy to są wasze dzieci. Konsultujecie się i podejmujecie wspólną decyzję. Później natomiast bezwzględnie, ale to bezwzględnie, idźcie do prawnika, nie podejmujcie żadnych pochopnych decyzji. Zwłaszcza jeżeli wiecie, że jesteście czyści, za przeproszeniem, bo podpisując taki papier możecie sobie zrobić wielką, ale to wielką krzywdę. Może dojść do tego, że nie tylko zapłacicie tyle pieniędzy, ile od was żądają, ale również sprawicie, że zaczną do was przychodzić kolejne takie pisma, albo co gorsza, dostaniecie wezwanie do prokuratury, a prokurator będzie miał już w ręku pismo, w którym przyznaliście się do winy. A ze względu na kwestie formalne, takie jak brak podpisu u osoby wysyłającej list, okaże się, iż ugoda nie została zawarta i będziecie w pełni odpowiadać. Tyle tylko, że już się przyznaliście. Pamiętajcie, kochani, jeżeli nadawcą pisma jest prawnik, to nie wolno go lekceważyć, trzeba go traktować bardzo, ale to bardzo poważnie. Nie wszyscy prawnicy są uczciwi. Niektórzy nawet mówią, że to nie jest przypadek, iż po angielsku lawyer i lawyer bardzo podobnie brzmi. I to tyle, moi kochani. Do zobaczenia, do następnego analogowego vloga. Bardzo was proszę, zaproponujcie jakieś tematy. Hej, hej! Korzystając z okazji, chciałbym adekwatnie do sytuacji zareklamować kilka darmowych gier. Linki do nich znajdują się w opisie i są to prawidłowe, darmowe, legalne gry. Jeśli zarejestrujesz się z nich, nie przyjdzie ci żaden list z żadnej kancelarii, która będzie żądać od ciebie pieniądze. Pa! Nie przyjdzie ci nawet mail z prośbą o potwierdzenie maila. Totalnie nic do ciebie nie przyjdzie. Graj śmiało!